Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w ślad za otrzymaną przez nas ekspertyzą z Instytutu Techniki Budowlanej wyłączył część obiektu z użytkowania ze względu na stan bezpieczeństwa wieży numer 2 i jej pęknięcie u podstawy. Ten sam instytut jeszcze we wrześniu 2002 roku nie widział żadnego pęknięcia, ponieważ mamy ekspertyzę z września 2022. Rok 2023 to miał być rok i tak już końca tych wież oświetleniowych, ponieważ w naszym budżecie już znalazły się pieniądze na po pierwsze kwestie projektowe, czyli wycięcia obecnych słupów oświetleniowych i zainstalowania nowego oświetlenia. W dalszej kolejności, jak już mieliśmy znać koszty, to miała być kwestia realizacji tego i no jedna wieża po prostu przyspieszyła cały ten etap. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej tą wieżę usunąć, czyli żeby przede wszystkim usunąć zagrożenie. To przede wszystkim trzeba poszukać firmy specjalistycznej, która naprawdę ma doświadczenie, która się na tym zna. To musi być firma, która ma w tym temacie doświadczenie, ma sprzęt, dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, ponieważ tutaj jest potrzebny konstruktor bez ograniczonych uprawnień, ten cały proces musi być przemyślany. Musieliśmy wszystkie szczegóły z tą firmą dograć, natomiast termin mamy tak naprawdę do końca stycznia, nie 14 dni, tylko do końca stycznia, czyli tak naprawdę, jeżeli dzisiaj te prace rozbiórkowe się rozpoczęły i z harmonogramu prac firmy wynika, że będą trwały do piątku, już łącznie, ale z usunięciem wszystkiego i wywiezieniem na złomowisko, no to jesteśmy i tak przed czasem, więc oby tak się stało. W najbliższym czasie będziemy projektować nowe oświetlenie stadionu przy ulicy Cichej, spełniające wymogi ekstraklasy. Zamiar i założenie projektowania tego oświetlenia jest takie, aby na ewentualność przyszłej rozbudowy czy budowy nowego stadionu mogło ono jak najdłużej funkcjonować, czyli będzie posadowione gdzieś blisko płyty boiska, żeby do momentu, który będzie możliwy oczywiście przy rozbudowie, te światła funkcjonowały, a w momencie, kiedy powstanie nowy obiekt, mogły ewentualnie zostać przeniesione na inne obiekty sportowe. Thank you.